death shall pave the way. Hej, hej, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Malvolo, to jest Fate of Exile. Okej, no cóż mam do powiedzenia na temat tej gry. Ta gra jest to oczywiście MMORPG. Właściwie hand slashówka tak bardziej. Będziemy jej naparzamy. Nic wielkiego. Znalazłem ciekawego. Okej, mam lepsze. Dobra. Oczywiście wszystkich zachęcam w grę w to. Ta gra chyba jeszcze nawet nie miała premiery. To jest chyba nadal jeszcze otwarta beta. Jesteśmy po pierwszym akcie, więc nie jest to jakiś bardzo zaawansowany etap gry. No cóż, ja oczywiście widać, gra jest bardzo podobna do Diablo. Diablo 1, dla Diablo 2. Dwójki się nieco różni graficznie. Dosyć ciekawie wszystko tutaj przedstawione. Bardzo ciekawa grafika. Bardzo ciekawe modele. Wchodzę i się tu troszkę bawię. Znaczy tak, jest całkowicie po angielsku, ale nie jest to jakiś strasznie zaawansowany angielski, więc myślę, że każdy sobie da z tym radę. Najwyżej troszkę translatora i będzie git, tak myślę. Energy Shield, dobra, idziemy dalej, nic ciekawego nie mam. Tu jakiś kościół, kolejny. Wow, ale ich tu jest. Co ciekawe w tej grze. W tej grze nie dość, że rozwijamy naszą postać, to jeszcze rozwijamy poszczególne kryształy, które umieszczamy w naszej broni. Dzięki temu mamy właśnie skille, które można tutaj zauważyć. No, są różne różniste zabawki. Bardzo przyjemnie się w to gra. Oczywiście polecam do gry w dwójkę. Sam bardzo chętnie bym to pograł znowu. W dwójkę. Kiedyś grałem z kumplem. Myślę, że może do tego wrócimy. No zobaczymy, jak będzie taka właśnie, jak to będzie wyglądało. Ta komunikacja przez Skype'a, żeby skrywać po prostu głos drugiej osoby ze Skype'a, mój, że tak powiem, na moim sprzęcie, a zobaczymy, jak to wyjdzie. Z tego, co widziałem na innych kanałach, to całkiem ładnie to wygląda. Oczywiście to jeszcze zależy od sprzętu, jakim dysponuje druga osoba, od mikrofonu i od tego wszystkiego, ale myślę, że i tak będzie ok. Dobrze, no cóż, idziemy, troszkę tutaj pozabijaliśmy. Jak widać, mapa jest właściwie z żywcem wzięta z Diablo. Wygląda prawie identycznie. Jakieś małpy chodzą, Boże. Okej, no ta gra właściwie... czy ona mnie czymś drażni? Myślę, że nie. Myślę, że ta gra jest przyjemna, przyjemnie się w to gra bardzo. Chociaż ostatnio troszkę wzrósł poziom trudności, muszę przyznać, na tej grze. No, tędy można przejść. Nie jest już tak łatwo, jak było z początku. Widać, że przeciwników jest coraz to więcej. O, czasami pojawiają się różne tego typu bugi, że na przykład my widzimy, że gdzieś jest potwór, mianowicie pakujemy do niego cały czas strzelając. Po czym on nagle okazuje się znika i że go tam w ogóle nie było. Są różne takie bugi. No trzeba pamiętać, że to jest nadal wersja, że to jest właściwie beta. Tak więc tutaj nie ma co robić sobie jakichś większych nadziei z tą grą. I dalej tu pełno. No jest to pierwsze darmowe MMO. Właśnie, gra jest darmowa. To jest wielki plus tej gry. I jak ona wygląda? Kontakt z innymi graczami mam tylko właśnie w miastach. Cała reszta jest właściwie instancjonowana, więc tylko i wyłącznie my tu jesteśmy na danej planszy i te plansze są generowane w zależności, czy nie wiem w jakiej zależności, ale są generowane dla każdego gracza indywidualnie.
No chyba że gra się w party, w ekipie, to wtedy wiadomo, wszyscy są na tej samej planszy. I oczywiście wtedy jest trudniej, wtedy jak jest więcej przeciwników, jest jakiś boss. Jest no ciekawiej. Oczywiście gra się ładnie dostosowuje do tego, ilu nas jest, więc im więcej osób gra w drużynie, tym... Wow. Jakiś boss. Pomniejszy co prawda, ale boss. My mana is gone. Im tu troszkę. Widać fajnie jest pomyślany interfejs. Część skilli rzucamy używając myszki, część rzucamy używając klawiatury. Tutaj mamy oczywiście buteleczki, czerwone to życie, niebieskie to mana. One się same odnawiają, one się nigdy nie kończą. Zabijając przeciwników, po prostu zawsze każdy przeciwnik nam tam troszkę odnowi tego. Troszkę się tu dzieje, troszkę mnie tu atakują. Cyk, cyk. O nie, trzeba będzie się chyba ruszyć. Okej. Okay. Powiem szczerze, że jest strasznie gorąco, strasznie ciężko mi się nagrywa. Nie jest łatwo. Taki upał, że po prostu ledwo mogę oddychać. Myślę, że mój komputer również. Mój komputer dosyć kiepsko znosi wysokie temperatury. Poza tym strasznie hałasuje. A ta gra myślę, że nie obciąża go jakoś strasznie. Gra nie ma jakichś strasznych wymagań, jest przyzwoita. Myślę, że na średniej jakości komputerze pójdzie po prostu bardzo ładnie. Zresztą sam nie mam jakiegoś, nie wiadomo jakiego sprzętu. Okej, pozbierajmy tutaj coś. Co ciekawe, w tej grze nie ma kasy. W tej grze występuje coś w rodzaju handlu wymiennego. A więc na przykład, możemy jakiś tam niemagiczny... No po prostu otrzymujemy różnego rodzaju diamenty, które możemy dodać do broni. Sprzedając przedmioty otrzymujemy również zwoje. Różnego rodzaju zwoje identyfikacyjne, zwoje z portalem, które pozwala nam się przenieść w krytycznych momentach od razu do miasta. Różne tego typu zabawy. Okej, muszę iść tam na południe. Gdzie ja jestem? Co ja mam tutaj zrobić? Wow, to jakaś quest bardzo zbudowany. Stop. Okej, dobra, pójdziemy dalej. Kładka. Brud. O, i gościu. Kolejny. Ja tu mam chyba 26 poziom. Gram oczywiście, jak widać, łucznikiem. Fajnie się gada dosyć przy tej grze. Myślę, że czasem tutaj coś sobie tak zlaguje, ale nie jest jakoś strasznie. Oczywiście wszystkich zachęcam do komentowania. Jeszcze nikt nie skomentował żadnego mojego filmu. Chciałbym się dowiedzieć, co mógłbym robić lepiej, co mógłbym robić gorzej. O, właśnie jeden z moich klejnotów wszedł na wyższy poziom. Możemy go sobie podnieść. To jest tylko też uzależnione od poziomu naszej postaci. Więc czasami zdarza się tak, że mimo, że nam jakiś skill wszedł na wyższy poziom, to nie możemy go rozwinąć, dopóki nasza postać, nasz główny poziom nie urośnie. Ja łucznikiem, bardzo fajnie mi się nim gra. Większość przeciwników pada za pierwszym strzałem. Okej, okay, troszkę ich naładowałem elektrycznością. Ten dostał strzałą. Znaczy to jest tak, z tymi gemami, czyli to są te klejnoty właśnie, o których mówiłem. Jest tak, są takie, które dają nam skilla jakiegoś tam. Na przykład ogniste strzały. Są też takie, które...
które są dodatkiem do podstawowego skilla, a więc na przykład wzbogacają. Na przykład moje ogniste strzały mają coś takiego, że mają. Dodają ten skill dodaje dodatkowe obrażenia od na przykład lodu. Więc jest to dosyć ciekawe. O właśnie, pokażę wam. Już tego gościa zdejmę. Dobra, pokażę wam drzewko skilli. Robi naprawdę mega wrażenie. To jest właściwie gigantyczna pajęczyna, która chyba cały czas się jeszcze rozwija i modyfikuje. Ja dopiero mam tyle tego mam odblokowane. Dlatego jest naprawdę masa. A więc jest co grać, że tak powiem. Chyba leje. Dobra. No to idziemy dalej. Myślę, że jeśli się uda i będzie jakoś taka fajnie to wyjdzie, to myślę, że zagram w to z kumplem. Zobaczymy, co z tego będzie. Boże, ile tego tutaj chodzi. Oczywiście doświadczenie zdobywamy zabijając przeciwników, wykonując zadania. Zazwyczaj zadania polegają na tym, że należy gdzieś dojść, kogoś zabić. Okej, okay, ten zdjęty. Wow, tych tu dużo. Użyjmy za to tych strzał, one powodują taką chmurę trucizny, która powoduje, że ten, który w nią wejdzie, po prostu traci, zaraża się tak jakby. Otrzymuje obrażenie od trucizny. No, te skilli są tu przeróżne. Ja zazwyczaj używam dwóch tych podstawowych, najlepiej rozwiniętych, ale to też zależy od sytuacji, w jakiej się znajduję. Na szczęście nie trzeba tutaj kupować strzał do łuku, co mnie bardzo cieszy. Jeśli będziecie chcieli, to oczywiście mogę wam pokazać, jak to wygląda od początku. Okej, przejdźmy się tutaj. Okej, przejdźmy po pieńku. O Boże, pełno małp. O Boże, co ja robię? Dobra, używam teraz, jak widać, strzał elektrycznych. Okej, no cóż, ja się będę z wami powoli żegnał. Na razie, cześć i czołem, ciao!